pociągnę. No, jak będziesz pił na czczo? Zatłuką mnie jak psa. Przestań. Ty jak sobie popijesz, to... Zatłuką mnie jak psa! Przerażasz mnie. Witamy Państwa, dobry wieczór. Dziś w programie. Swoiste wykonanie wyroku w Warszawie. 51-letni mężczyzna mieszkający przy ulicy Tuchlińskiej został zastrzelony przed blokiem, w którym mieszkał. Sprawcy tej zbrodni są dotąd nieznani. Podobnie jak mordercy Andrzeja Zaleckiego, właściciela kwiaciarni w Białymstoku. No to kochani, jeszcze walizeczki. Już. I w drogę. Wsiadaj. Ja wsiadam, no. No to co, 2-3 godzinki i wracamy z powrotem. Brawo. No, no. Zobacz, tu jest szmal. Ale szmalcu. Okres urlopu i wypoczynku to szczególny okres rozleniwienia i beztroski. Ale to też znakomity okres dla przestępców. Apeluję przede wszystkim do tych z Państwa, którzy wybierają się na urlopy. Zadbajmy szczególnie o dom, mieszkanie, które opuszczamy. Dobry wieczór. Witam Państwa. Michał Fajbusiewicz. Dzisiejsze wydanie magazynu chcę rozpocząć od inscenizacji tragicznych zdarzeń, które miały miejsce w Warszawie na początku 2003 roku. Warszawa, okolice ulic Ożyckiej i Tuchlińskiej w dzielnicy Wola. Cześć. Cześć, witam. Kto jest? Facet został postrzelony w głowę i w klatkę piersiową w śmiesznym miejscu. Świadkowie? Tak, jeden mężczyzna widział całą sprawę, zeznał, że... Warszawa, ulica Ożycka, kilkadziesiąt minut wcześniej. Kucharz, bo takie pseudo miał mężczyzna, zginął na miejscu. Sprawcy zastrzelili też psa ofiary. Z miejsca przestępstwa odjechali ciemną, pięciodrzwiową Hondą. Coś jeszcze? No jest jeszcze konkubina. Czeka na ciebie w domu. Lekarz dał jej coś tam na uspokojenie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Bo jestem sąsiadem tego mężczyzny. Myślę, że mógłbym w czymś pomóc. No niech pan mówi. Ja mam takiego samego pieska jak on i przechadzałem się z nim. Kilka godzin wcześniej. To ja się im dobrze przyjrzałem. Jakby to pomogło? Nie, na pewno. Bardzo pana proszę, niech pan zostawi nam jakieś namiary. Skontaktujemy pana z rysownikiem, dobrze? No naturalnie, tylko że to nie wszystko, bo ja często z panem Krzysiem spacerowałem i on opowiadał mi właśnie taką jedną sytuację. Warszawa, pół roku wcześniej.
tego, co mówił, to on właściwie nie wiedział, co chodzi. Tam wyglądało jakby jakaś próba uprowadzenia. A znał ich? Nie opowiadał czasem, jak wyglądali? Chwilę później mieszkanie zamordowanego. To się musiało tak skończyć. Dlaczego? Był dobry człowiek. Nawet jak sobie wypił, to był w porządku. Tylko on czasami wpadał w taki posępny nastrój. Warszawa. Kilka dni wcześniej. Masz, nie pij nad czego się wykończysz. Jak nie tak, to inaczej. O czym ty gadasz? Kochana, ja już długo nie pociągnę. No, jak będziesz pił na czczo. Ja nie o tym przecież wiesz. Zatłukł mnie jak psa. Przestań. Ty jak sobie popijesz, to... Zatłukł mnie jak psa! Przerażasz mnie. No i tak się stało. A nie mówił z jakiego powodu? Nie. Nie mówił, co robi. Czasami przynosił do domu dużo forsy, ale ja nie wiem, skąd ją miał. Może grał na giełdzie? Coś pani czaruje, przecież musi pani coś wiedzieć. No dobrze, niech mi pani powie, co działo się tego dnia przed zabójstwem. Wyszedł z domu rano załatwić jakieś sprawy na mieście i wrócił około 13. Warszawa, ulica Ożycka, mieszkanie kucharza, około godziny 13. Dla ciebie? O, a co to za okazja? Musi być jakaś? Po prostu chciałem zrobić ci przyjemność. No to ci się udało. Wstawię dowody. A co masz w torbie? Czekaj. No, co myślisz? Super. Elegancko. A potem pojechaliśmy kupić parę rzeczy dla siostrzenicy. Byliśmy z powrotem w domu o 16:00. O 16:30 zadzwonił telefon i on gdzieś poszedł. No, potem wrócił o 19:00. No i dalej to panowie wiedzą. Wsiąkł psa i... No dobrze, nie będziemy pani dłużej męczyć. Gdyby pani sobie coś przypomniała, to oczywiście proszę o telefon, dobrze? Ja może dam numer do jego syna, bo on może będzie wiedział więcej. Dobrze, świetnie. Ładną ma pani broszkę. Ja dziękuję. Prezent od niego. Nazajutrz komenda stołeczna policji. O, pogrzebałem trochę w aktach. Nasz nieboszczyk był już karany za paserkę. Znaleziono u niego rzeczy pochodzące z tego włamania. Mieszkanie napadniętego jakiś czas wcześniej warszawianina. A co dokładnie zginęło? Jakieś pieniądze z sejfu... Drobiazgi. Tyle. A może zginęło coś takiego naprawdę, no, charakterystycznego? Trochę biżuterii, jakiś sygnet, pierścionki i okrągła szmaragdowa broszka żony. Masz gościa, syn na ciebie czeka. Dobra, na razie. Tamtego dnia spotkaliśmy się gdzieś około 17:00 na ulicy. No i poszliśmy do domu. No i tyle, normalne spotkanie. A ojciec był nerwowy, tak? Nie, raczej nie, no pogodny. A co było dalej? No o 18:30 gdzieś wyszedł i tyle. No i nie wiesz, jaka mogła być przyczyna napadu? Nie mam pojęcia. Ojciec nigdy nie mówił mi o swoich sprawach. My wiemy, że ty się świetnie orientowałeś w tym, czym zajmuje się ojciec. I że miałeś kłopoty finansowe. No przecież śmierć ojca mogłaby ci bardzo pomóc w rozwiązaniu tych kłopotów. Ale co pan sugeruje, że ja zabiłem swojego ojca dla pieniędzy? Pędzonem. Nie wiedziałem, co robi, ale domyślałem się, że to, co robi ojciec, nie jest do końca legalne, ale nie wiem już nic więcej. Spotkał się z ojcem po 16:00, a po spotkaniu kucharz wrócił do domu. No co tu biega? Nie wiadomo, o co biega, to zawsze biega o to samo. O kasę. Jak wrócił do domu, to nastrój miał dobry, te kwiaty. Może udało mu się coś załatwić? Może...
A może mu się tylko wydawało? Przypuśćmy, że miał narejoną sprawę. Ta część inscenizacji stanowi tylko hipotezę dotyczącą zdarzeń poprzedzających tragiczne wydarzenia. Czysta robota. Wchodzimy, zabieramy co nasze i po robocie. Ty siedzisz w aucie. Jakby coś było nie tak, to tam trąbisz, zajrzysz od tyłu, okej? Okay? No a jak będzie w porządku, to stoisz tam, gdzie stałeś. Zrozumiano. Wszystko jasne. No to co? Idziemy. Idziemy. Okolice Warszawy pod koniec 2002 roku. Co jest? Elektrownia! Wszyscy sprawdzamy! Już. Nie! No i już wiemy, że tu jest trzej. Tylko nie znamy numerków. Słuchaj, jak będziesz współpracował, nie będzie bolał. A jak nie? Widzisz, błagałem, prosiłem, a cię kurwa opierasz. Tak? No będzie bolało. Tak, że chciałem. Weź mu za te gminę. Użyj. Ty? Czy ty? Co? No masz prawo wyboru. Chcesz mówić? Nie? Co? Co? Popatrz na to, popatrz. Jak? Czeku, kurwa, zrobił taki fakt. Zobacz. Zobacz, jest kurwy syn tego miał. Spierdalamy. Warszawa, jakiś czas później. Tak, lewe, nie ruszaj się. Kuj go. Kilka tygodni później, gdzieś w Warszawie. Paruwa miał udany wieczór, tylko mu kurwa poranek nie wyszedł. Jak mogłeś? No co ty? Co ja? Sam na siebie doniosłem? Słuchaj, ja wolałbym sobie dupę usmażyć, niż wykręcić taki numer! No to kto? Ja nie wiem, nie ja! Nie? Sorry, żartowałem przecież. No nie przejmuj się, no. Dobrze. Zdenerwowałem się, no normalnie, rozumiesz chyba. Jest okej. Okay. Idź do domu, wytarmaś tę swoją. Będzie wszystko dobrze, tak? Co do tego, że były to wydarzenia związane ze swoistym wydaniem wyroku, to nie mamy wątpliwości. Natomiast no, można mieć wątpliwości, czy ta wersja, którą przygotowaliśmy tutaj dla potrzeb programu, jest realna. Czy te wydarzenia tak mogły przebiegać, jak pokazaliśmy, i czy to taki motyw mógł być? Nie ukrywam, że to jest jedna z wersji, którą przyjęliśmy w trakcie prowadzenia tej sprawy, a później już przy analizie tej sprawy w ramach archiwum X. Natomiast ona jest bardzo zbliżona do rzeczywistego przebiegu zdarzenia, tak można powiedzieć. No nie na 100%. Natomiast też nie będę ukrywał, że tutaj jest nam potrzebna Państwa pomoc. Przede wszystkim tak zwanych świadków pośrednich, to znaczy osoby, które wiemy, że Państwo
na miejscu zdarzenia, po tym zdarzeniu, czyli 25 stycznia, czy 26 później stycznia, po zdarzeniu 2003 roku, pewnie rozmawiali jako sąsiedzi o tym zdarzeniu, które miało miejsce, gdzie oddawane były strzały do mężczyzny, do jego psa, on spacerował z psem. I chcielibyśmy tak zwanych właśnie państwa świadków pośrednich, którzy potem od sąsiadów, którzy byli świadkami i relacjonowali państwu przebieg zdarzenia, być może mówili o samochodzie, być może koloru ciemnego, być może mówili fragmenty numeru rejestracyjnego. To prosiliśmy, chcielibyśmy, żeby państwo, oczywiście też gwarantujemy anonimowość, jeśli ktoś taką informację dostarczy, żebyście państwo tego typu informacje nam dostarczyli. No i oczywiście bardzo ważny ten portret pamięciowy. Tak, byli to mężczyźni w wieku około 25-35 lat, krępej budowy ciała, wzrost około 1,76-1,80 m. Policja podkarpacka zwróciła się do nas z następującą prośbą. Ustala się okoliczności śmierci i tożsamość mężczyzny, którego ciało znaleziono 14 maja 2008 roku w rejonie miejscowości Zalesie w gminie Miejsce Piastowe. Wstępne ustalenia wskazują, że zmarły popełnił samobójstwo. Do tej pory nie jest znana tożsamość zmarłego. Znaki szczególne, blizna po operacji w okolicach pępka. Teraz na prośbę podlaskiej policji powracamy do wydarzeń z maja 1997 roku, kiedy to w Białymstoku zamordowano właściciela kwiaciarni Andrzeja Zaleskiego. W studiu jest brat zamordowanego. Czy po tych 11 latach pan ma jakieś rodzinne typowania, kto mógł to zrobić? No, typowań to w zasadzie nie ma. Nie? Był konflikt rodzinny z żoną się rozchodził. Kwiaciarnia dość dobrze prosperowała. Przyczyn może być wiele. No, jedna przyczyna, co jest powiedzmy w domysłach tylko, no to konflikt rodzinny, bo innych nie kojarzę, żeby coś takiego było. Do tej rozmowy wrócimy. Będziemy te hipotezy przedstawiać po tym, co chcę teraz państwu przypomnieć z tych wydarzeń sprzed 11 lat. To było dokładnie 27 maja 1997 roku. Oficer dyżurny policji w Białymstoku został poinformowany o znalezieniu zwłok ukrytych w lesie obok drogi prowadzącej do miejscowości Choroszcz-Zastawie. Dość szybko ustalono, że zamordowanym jest Andrzej Zaleski, właściciel jednej z kwiaciarni w Białymstoku. Tam właśnie brata w krzakach znaleziono to. Samochodu tam nie było. Pobity był pobity na twarzy. I na ciele. Niedaleko, w Starej Gliniance, znaleziono zatopiony samochód, który był własnością zamordowanego. Ustalono też, że pojazd miał włączoną skrzynię biegów, pedał gazu wciśnięty za pomocą kija opartego o siedzenie, a kierownica unieruchomiona była za pomocą linki gumowej. Samochód został znaleziony jakieś 10 km dalej. W innym miejscu w ogóle, to ktoś musiał przejeżdżać. Od początku niejasny był motyw zbrodni, gdyż przy Denacie znaleziono blisko 4000 złotych pochodzących najprawdopodobniej z utargu. Wykluczono więc tło rabunkowe. Zaczęto badać kontakty Andrzeja Zalewskiego i stan jego interesów. Kwiaciarnia położona w centrum Białegostoku prosperowała dobrze. Zalewski nie miał długów. Nic też policji nie było wiadomo, aby ktoś groził właścicielowi kwiaciarni. Po przesłuchaniu wielu świadków odtworzono ostatnie godziny życia Andrzeja Zaleskiego. Dziewczyny, macie tu świeżutkie róże, a ja pojadę po garbery. Zaraz przywiozę. Tylko taką większą ilość. To też jest taka dwuznaczna sytuacja, bo można tu posądzić, bo brat się rozchodził z żoną. No tak dość szumnie, że tak określa, nie? Niezbyt mogli się dogadać, zwłaszcza chodziło o kwiaciarnię. No, teść jego, a nie? No to facet dość majętny, a nie? I to mogło chodzić o to kwiaciarnię, bo Andrzej się uparł i to kwiaciarnia już jego była, można powiedzieć, a nie? A była małżonka, znaczy nie, bo jeszcze rozwodu nie mieli, no to dusiła cały czas, że to
jej się należy. Z perspektywy czasu można było się zastanawiać, że może to jakiś czy z mafią, czy coś, jakieś haracze. 26 maja 1997 roku w godzinach rannych Zaleski był kilkakrotnie w kwiaciarni. No, dziewczyny, no to kończymy pracę. Ja biorę kasę. O, sporo dzisiaj jest tego. Oho, ho, ho, ho. Dopiero przed godziną 21 zamknął kwiaciarnię i swym samochodem odwiózł do domów pracujące sprzedawczyny. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Przyjdź jutro wcześniej troszeczkę, bo mamy roboty więcej. Dobrze, mamy dostawę świeżą, także trzeba będzie uporządkować. Dobrze. Ostatnią z nich wysadził o godzinie 21.10 przy ulicy Zagórnej 19 w Białymstoku. Stąd udał się w nieznanym kierunku, ale najprawdopodobniej w stronę garażu przy Alejach Niepodległości. Najprawdopodobniej Zalewskiego zamordowano właśnie w garażu. Otrzymał kilka ciosów szpadlem. Kiedy zabójcy wywozili Zalewskiego jego własnym samochodem, nie wiadomo, czy jeszcze żył. Na pewno pojechali w okolice Glinianki w Choroszczy Zastawie. Przy tej Gliniance wyrzucili zwłoki w krzaki, a samochód po uprzednim przygotowaniu do jazdy na wprost wrzucili do wody. Duży blok. Garaż na wierzchu, wjeżdżał samochodem, zawsze względnie o danej godzinie, a nie? No to przecież no trudno, żeby jakoś na balkonie nikt nigdy nikogo nie widział, no pod tym względem. No. Także no policja nie przyłożyła się do śledztwa. No zarzut dość mocny, chociaż no nie dziwię się, tyle lat upłynęło, sprawcy nie ma, a ustalony jest chociaż motyw zbrodni? No przez te wszystkie lata policjanci brali pod uwagę wiele wersji śledczych, jedna z nich... Jest to wersja, o której mówił brat pana Andrzeja. Mogło chodzić o jakieś zatargi rodzinne. Faktem jest, że w trakcie, gdy doszło do tej tragedii, małżeństwo było w trakcie rozwodu, dzielony był majątek. Inną wersją jest również rabunek, może chęć zastraszenia pana Andrzeja przez sprawców. Wszystkie dowody, które żeśmy zabezpieczyli na miejscu zabójstwa, na miejscu, gdzie zostały znalezione zwłoki, gdzie doszło do tego śmiertelnego pobicia w garażu, gdzie pan Andrzej trzymał samochód, przesłuchania wszystkich świadków. Niestety, no, mimo upływu lat, mimo tych 11 lat, no, nie doprowadziły do sprawców tej tragedii. Duży blok, garaż na dole, widać wszystko. No, żadnego świadka nie ma tam. Prawdopodobnie ktoś gdzieś właśnie mówił, że trzy osoby były w tym, trzy osoby bodajże, jedna kobieta, nie? Ale nikt nic nie wie, czeski film. Samochód znaleziono gdzie indziej. Ciało i z samochodu gdzie indziej. No, mógłbym zapytać, może nie przewrotnie, ale tak wprost, no to dlaczego zwróciliście się do naszego programu z prośbą o powrót do tej sprawy? Pojawiły się jakieś nowe elementy, okoliczności? Nowych elementów, no niestety do tej sprawy nie ma, aczkolwiek z naszych policyjnych doświadczeń wynika, że mimo tych 11 lat może jest jakaś osoba, która jakiś szczegół sobie przypomni dzięki inscenizacji, którą państwo tutaj w telewizji przedstawiliście. Komuś coś się przypomni, każdy sygnał będzie dla nas bardzo ważny, każdy taki sygnał sprawdzimy. Może się okazać kluczowy do zatrzymania sprawców, do ustalenia i zatrzymania sprawców. Bardzo liczę na Państwa obecność i pomoc w kolejny czwartek, kiedy to przedstawię m.in. tajemnicze zabójstwo księgowej z Lublina.